Staszek, kanał Rockday.pl. Postanowiłem, uwaga, momencie, postanowiłem zrobić lekcje dla początkujących, takie zupełne podstawy, takie rzeczy, które można byłoby, mamy gitarę, chcemy mieć gitarę, po prostu dup, chcemy sobie pograć, no chcę się nauczyć, no powiedz mi coś, wytłumacz mi. Wiem, że ci, którzy oglądają już mój kanał od tych bodajże 4 lat, mogą powiedzieć, że no dobra, takie lekcje już tam gdzieś były. Owszem, były, niektórzy też nie mogą ich znaleźć, albo szukają, albo nie były wystarczające informacje tam podane. W każdym razie, ci, którzy już mają jakąś wiedzę na ten temat, mogą obejrzeć ten film, no jeśli lubią moją mordę oglądać śmieszną. A ci, którzy zaczynają, no niech po prostu ogarniają. Także dobra. Takie podstawy, od których wypadałoby zacząć w ogóle całą zabawę. Być może to już było, być może nie było. W każdym razie chciałem zrobić na nowo takie informacje. Podzielę te na kilka takich filmów właśnie lekcje gry dla początkujących. Podzielone będą tak, że można było spokojnie wszystko sobie ogarnąć, wszystkiego się doszkolić. Także dzisiaj chciałbym po prostu powiedzieć o takich rzeczach zupełnie podstawowych, czyli o tym na przykład powiedzmy, no chce ktoś kupić sobie gitarkę, sobie pociskać na gitarze, prawda, pobawić się. No i teraz, co w ogóle jest potrzebne? Na pewno to gdzieś było, ale nieważne. Jeśli widzisz ten film pierwszy raz, obejrzyj, oglądaj, patrz, ucz się. Także jeśli chodzi o gitarę elektryczną, to co jest potrzebne do całego, w całym tym biznesie, takim można powiedzieć, zaopatrzeniu się w instrument. Wiadomo, pierwsza rzecz to jest gitara. Elektryczna, prawda? No jeśli chcemy elektryczną gitarę, to najlepiej się zaopatrzyć w elektryczną gitarę, prawda? A nie w bas, ale dobra. Gitara elektryczna. Przedziały cenowe są różne oczywiście, jeśli chodzi o te gitary. Powiedzmy od nówki, jakiejś firma J. Truzer na przykład. To są takie gitary, które są bardzo tanie, to powiedzmy 450 zł za nową gitarę. Poprzez oczywiście gitarę na przykład za, nie wiem, za 30 tysięcy Ibaneza, sygnaturę Meshuga na przykład. Ale skupmy się na takich cenach, można powiedzieć, troszeczkę takich w miarę przystępnych dla przeciętnego człowieka. W każdym razie gitary za około 500-600 zł to ja szczególnie polecam gitary Washburna, parę modeli gitary. O konkretne już modele możecie się pytać po prostu w komentarzach, no bo to jest tak, że nie wiem, ktoś gdzieś wypatrzy gitarę, czy warto kupić taką gitarę? No to faktycznie ja sobie sprawdzę, obadam, jeśli nie znam, prawda? W każdym razie firma Washburn robi całkiem niezłe gitary w tych przedziałach cenowych 500-600. To są na przykład RX-10, RX-12, gitary firmy Kord na przykład, Katany, czy tam X5, X3, X4, z tego co kojarzę te modele, żeby tutaj nie zabujać, żebyście nie mówili, że ja tutaj, bo ja mu opowiadam pierdoły. Gitary na przykład firmy Dean, Vendetta na przykład, jedynka, dwójka, to są te takie podstawowe modele. Ibanez na przykład, Ibanez GRG chyba 350, ale to też w każdym razie to jest kwestia taka, żeby sobie obadać te firmy, no bo wiadomo, są też takie powiedzmy modele dosyć drogie, które wiadomo, to jest im powiedzmy droższa gitara, tym jest większa pewność, że ta gitara faktycznie będzie dobra, ale ja w każdym razie polecam, no na początek, sprawa jest bardzo prosta, na początek jeśli w ogóle chcemy grać, najlepiej kupić taką gitarę, na jaką nas stać, na którą rodzice dadzą, na którą się zbierało i się ubawiło. No to powiedzmy jak już, dobra, kupujemy elektryczną. Teraz wypadałoby tak, no oczywiście większość gitar, czy prawie wszystkie gitary takie z takich, można powiedzieć, no niskich półek, mają 6 strun, no to jest oczywiście podstawowa liczba strun. Ja akurat mam 7 strun w tej gitarze, zresztą to nieważne, no chodzi akurat o egzemplarz. Czyli gitara. Mamy naturalnie w cholerę różnych kształtów tych gitar. Gościu, co jest? Mamy w cholerę różnych kształtów właśnie, tak jak ten, na przykład Stratocaster, taka gitara podobna, na przykład jak to, tylko że tutaj z takim zaokrągleniem, Telecaster, Les Paul, to jest taki w ogóle już taki bardziej profilowany kształt gitarki. Uwaga, poprawię tylko kamerę. To jest taki bardziej profilowany, no Telecastery, Stratocastery, Super Stratocaster to można nazwać trochę właśnie ta gitara, bo jest bardziej
tutaj takie ostre ma wszystkie te bajery. Zwykły Stratocaster, który został wprowadzony przez Fendera, ma tutaj takie główkę bardzo obłą, bardzo tutaj też te kształty są takie zupełnie inne, maskownice ma. No w każdym razie większość gitar, to akurat jak ja zauważyłem, większość gitar, które są produkowane, przynajmniej jeszcze tych szczególnie tych tańszych, to właśnie mają przypominać typowego Fenderowskiego Stratocastera. No i poniekąd chyba też z tym mi się, właśnie z tym kształtem, czyli właśnie z takimi obłymi tutaj tam kształtami, właśnie tak jak ten korpus, maskownica taka tutaj, prawda, taka jakby, można powiedzieć, czarna gitara, a biała maskownica, prawda, plus na przykład trzy single. I z tym kształtem właśnie, w sumie to mi się nie negatywnie kojarzy, bo to jest bardzo popularny kształt i w ogóle model gitary. I teraz większość firm po kolei, jedna za drugą, robi takie gitary, no po to, żeby się upodobnić do tej, prawda, do tej gitar tam wysokiej półki Fendera. W każdym razie oczywiście są kształty V-ki, są kształty jakieś Explorer, prawda? To są takie troszkę ostrawe. Wiadomo, to nie będę przedstawiał, nawet nie mam tylu gitar, żeby wam wszystkie pokazać. W każdym razie kształtów jest bardzo dużo, no i na pewno liczyć się trzeba z tym, że im dziwniejszy kształt, tym może być też utrudniona gra. Też można tak powiedzieć. No załóżmy, nie wiem, wyobraźmy sobie gitarę w kształcie literki V, no to prawda, tu jest jedno skrzydło tak, drugie skrzydło tak. No i teraz siedząc tak na krześle, jak ja siedzę, ta gitara będzie zjeżdżać, no bo kurczę, to ciężko się gra. Więc tam to trzeba grać między nogami, trzeba trzymać i wtedy zupełnie inna jest postawa do gry. Dla osób, które zaczynają grać, najlepsza, według mnie najlepsza, naprawdę idealna gitarka to jest właśnie takiego kształtu jak ta. Tutaj to wcięcie, tutaj co widzicie, jest bardzo fajne, no, na nogę, idealnie leży na nóżce, prawda? I kładę sobie tu na nóżce, mogę sobie już... Ta gitara mnie nie lubi. Mogę sobie, prawda, położyć na nóżce, wszystko idealnie leży. Cyk, 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 no po prostu śmigamy. Czyli już sobie powiedzieliśmy, czyli wychodziłoby, dobra, Wojtas mówi, że ten kształt Stratocaster byłby całkiem fajny. No na początek jak najbardziej. Ja właściwie bym nawet nie mówił, żeby nie polecał nikomu, żeby no kup fałkę, kurde, bo to będziesz koksić. To koksić będziesz, jak już będziesz, powiedzmy, faktycznie koksić i jak już na tej taniej gitarce nauczysz się dobrze grać. Dobra, druga rzecz, no to są kable. Tutaj mój wzmacniacz narobił mi wstydu, bo mi narobił hałasu. Ale to kable, oczywiście kabli mamy od cholery różnego rodzaju. Bardzo popularną serią jest seria firmy Proel Die Hard, czyli zdychaj twardo. Proel Die Hard, prawda? Zdychaj twardo po prostu. To do uszu i zdychaj, prawda? Albo do kontaktu jedno i drugie do ucha. Proele, prawda? No to... Kurde, gościu, jak ty to rzucasz? Zwykle jeszcze jest taka sprawa, że jak się kupuje gitarę jakąś taką, można powiedzieć... taniuśną, taką taniuśką, prawda, to dodają do niej kabelki, które zresztą też są takie taniuśkie, takie biedniuśkie, słabiuśkie, cieniutkie. I one właściwie spełniają swoją funkcję, powiedzmy tam, jak się bardzo dobrze z nimi obchodzi, to spełniają funkcję tak powiedzmy przez powiedzmy pół roku, nie? Aż do czasu, kiedy one zaczynają trzeszczeć, coś tam się ułamywać i tak dalej. Więc właściwie tak czy siak każdy początkujący gitarzysta będzie skazany na kupno nowego kabla. Ja bym właśnie serdecznie polecał tą firmę Proel. Tutaj łatwo poznać te kable. One mają czarne, grube. No, powiedzmy, no nie jak palec, ale dosyć gruby, sam gruby przewód. Im grubszy, tym lepiej. I mają te takie charakterystyczne właśnie logo Proel tutaj czerwone. Wiadomo, tu jeszcze jest kwestia taka, że są pozłacane końcówki w tych kablach. To jest bardzo fajna opcja. Jak dla mnie jest bardzo fajna opcja, naprawdę ten. No i oczywiście jeszcze wybór końcówek. Możemy zrobić kabel, który ma dwie takie końcówki lub dwie takie końcówki lub... Jedną taką. No to jest fajne, bo akurat powiedzmy to można wpiąć do gitary lub to do gitary. Niby to jest powiedziane, że to jest, że ważny jest kierunek sygnału, o powiedzmy, że to od gitary powinno iść, ale właściwie tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, nie kłamiąc wam, nie za bardzo ja słyszę
No nie jestem jakimś, prawda, audiofilem, ale nie za bardzo słyszę różnicę między podłączeniem tej końcówki do gitary, a podłączeniem tej końcówki do gitary, więc właściwie ryzyk, fizyk, możemy się bawić. W każdym razie to jest fajna opcja. Oczywiście długość kabli też jest istotna. No powiedzmy 100 metrów nie kupujemy. Zresztą w sprzedaży nie ma dłuższych kabli niż 10 metrów, z tego co zauważyłem. Chyba że można sobie samemu zrobić, kupić powiedzmy sam przewód, sam ten, plus jeszcze wtyczki dodatkowo, które możemy lutować. Ale im większa długość kabla, tym większe straty sygnału, więc właściwie taka 5 metrów to jest właściwie maks, co można kupić, znaczy maks, co ja bym polecał, żeby kupić, aczkolwiek można oczywiście sobie naczaskać kabel, prawda, 10-metrowy i później się z tym bawić, ale im dłuższy kabel, tym też jest większy problem, powiem szczerze, z graniem, z łażeniem, prawda, idę gdzieś z tym kablem, on się zwija, on później się robi, tak się zwija, tak, prawda, o takie różne są bajery, więc akurat ten Pro jest fajny, że on się tak strasznie nie zwija. Ale miałem na przykład Planet Wavesa kabel 6-metrowy. I uwaga, podłączam sobie 6-metrowy i powiem szczerze, kurczę, tyle żebym się namordował. Tyle żebym się namordował z tym kablem na koncertach czy na próbach, że po prostu, że fix. Także patrzcie właśnie, ile to mi się nagrywa. Dobra, gitara, kabel. Wzmacniacze mamy od groma i trochę. Tutaj pokażę, jaki ja mam wzmacniacz. O, ten tutaj stoi w rożku, taki słodziutki wzmacniaczyk. Bardzo słodki, naprawdę ukochany. Mój ukochany wzmacniaczyk ma niewiele, ma dwie gałki do kręcenia. Dwie gałeczki, dwie gałunie. To jest konstrukcja lampowa. Oczywiście też chodzi o naturalnie o wielkość tych wzmacniaczy, no bo tu możemy się bawić tak, że mamy wzmacniacze wielgaśne, średnie, bardzo malutkie, wzmacniacze tylko takie malutkie, małe, takie, które wsadzamy do gitary, przypinamy i, prawda, i jedziemy na maksa. Także w tej poprzedniej części nagadałem się sporo o tych wszystkich różnych rzeczach związanych na razie z temu gitarką. W sumie właściwie to niewiele powiedziałem, ale kwestia jest kwestia wzmacniaczy, no bo to znowu wszystko rozbija się, cała ta zabawa rozbija się teraz znowu o cenę. Tak, właśnie o cenę. No, z drugiej strony każdy by chciał sobie narąbać piecyś, prawda, za na przykład mesę sobie kupić za tam 10 czy tam 11 patoli, kolumnę mesy też za 6 patoli, no i rżniemy, prawda, no ale to jest kwestia taka, że najlepiej stopniowo, z drugiej strony trochę tak jak z tymi gitarami, prawda? Najlepiej stopniowo kupujemy wzmacniacz w miarę tani, w miarę polecany przez różnych ziomeczków, różnych wariatów i później stopniowo osłuchujemy się, bo to też słuchamy różne piosenki, różnych innych kolegów, ziomelów, skurczycynów, które grają z wami i później patrzymy, aha, dobra, ten wzmacniacz tak brzmiał, ten tak, w tym było więcej gainu, w tym mniej gainu, ten miał na przykład equalizer taki, a ten taki, troszeczkę tu można było bardziej pogrzebać, tu można było mniej pogrzebać, tutaj czegoś brakowało, więc to jakby obeznajemy się, że tak mogę się wyrazić, ze sprzętem. To jest cholernie ważna rzecz, bo na przykład dużo ludzi, powiedzmy, no kupuje, na przykład niektórzy kupują drogi sprzęt, którego też nie doceniają, a idąc od taniego, stopniowo można to docenić i właściwie to są takie, i to są takie stopniowe takie doświadczanie wiedzy muzycznej, bo to jest bardzo ważne. Aczkolwiek, no powiedzmy, dobra, no jesteś nawet w takiej sytuacji. Chcę kupić piecyk, powiedz mi Wojtas z kanału Rock Day, jaki piec mam kupić za 500 zł, powiedzmy. No dobra, 500 zł. No, naturalną rzeczą jest taką, trochę głupio gadam, ale naturalną rzeczą jest to, jest fakt, że za powiedzmy 500 zł nie kupimy dużego wzmacniacza. Poza tym właściwie i tak do domu większości z was średnio się nadają wzmacniacze takie full stack, prawda? Kolumna i head. Nawet jeśli kogoś, no, jeśli kogoś stać na niego. Ja bym polecał wzmacniacze właśnie tranzystorowe. No, to odnośnie konstrukcji tych piecy to też jest druga sprawa zupełnie.
tranzystorowe to są takie wzmacniacze, które generalnie są nie to, że dość tanie, nie mogę powiedzieć dość tanie, bo to by wyszło na to, że taniocha, tranzystory to jest tanie gówno, prawda? To jest, nie ma co kupować. Nie, tranzystory to jest jakby taki zamiennik wzmacniaczy lampowych, które były tam, nie wiem, robione w latach, nie wiem, 40., 50., 60., no bo wtedy były tylko lampy, pentody, triody, prawda? Takie rzeczy, takie lampiszcza, które no, nie mogę wam pokazać teraz, bo nie mam ich przy sobie. W każdym razie to były dosyć drogie konstrukcje i w któryś tam latach, zresztą nieistotne, wymyślono tranzystory, które są po prostu jakby zamiennikiem tych lamp. I to nie to, że one są gorsze, tylko po prostu produkcja tych podzespołów do tych wzmacniaczy tranzystorowych, produkcja podzespołów, produkcja samych wzmacniaczy, no, skoczyła, jeśli chodzi właśnie o ceny. Skoczyły ceny wszystkich wzmacniaczy w dół przez to, że po prostu te tranzystory były tanie. No i tak teraz wygląda, że właściwie większość wzmacniaczy, które są takich kombo małych, to są właśnie wzmacniacze tranzystorowe. Ja z kolei wszystkim bardzo serdecznie i bardzo gorąco polecam wzmacniacze Randall RX15, z tego co pamiętam, model taki. Wzmacniacze tak, po pierwsze 15-watowe, żeby były. Mogą być 15-watowe, powiedzmy mniej, lepiej nie. Standardowo powiedzmy 15 W, żeby miały głośnik na przykład, przynajmniej żeby miał 8 cali ten głośnik, to jest bardzo dobrze. Jeśli mniej cali, to no też ujdzie, też ok, ale lepiej no powiedzmy, żeby miał 8 cali, czasem też to 10-calowe. No, optymalny to jest głośnik, żeby był o średnicy 12 cali. To zwykle w sklepie piszą 12 i takie apostrof, prawda? Taki znaczek jakby na górze 12 cali. Najlepiej, żeby miały dwa kanały, czyli kanał czysty, clean, i kanał przesterowany. Różnie piszą na piecach: overdrive, distortion, extreme, dist, coś tam. Czyli mamy do wyboru, prawda? Mamy tak do wyboru jedną rzecz, czyli mamy na przykład właśnie clean. I przester. O, i teraz taki clean, więc to jest akurat bardzo, bardzo dobra rzecz, żeby te wzmacniacze miały taką możliwość. No powiedzmy, mam tylko clean, dobra, ale ja chcę grać metal, no to kurczę, no to hello, to trzeba było kupić piec z przesterem. Można oczywiście też kupić, tak jak tutaj mam ten, co pokazywałem, wzmacniacz Krait, firma Krait, Crate V5, i to jest akurat wzmacniacz lampowy. On nie ma dużo regulacji, on ma tylko włącznik, głośność i tone, barwę. Ale do tego oczywiście można nadokupywać, tak jak ja mam. Pewnie nie będzie akurat widać. Czekajcie, machnę wam, pokażę wam. Można nadokupywać różnego rodzaju efekty. No, na przykład tutaj mam przester, tutaj mam chorus, kompresor, kaczkę, stroik, bramkę szumów, zasilacz, prawda? Więc tu można dużo bajerów dokupywać. I to właściwie powiem wam, że to też nie jest głupia opcja. Że powiedzmy sobie, kupuję sobie najpierw wzmacniacz, prawda? Pocisnę sobie na wzmacniaczu, później dokupuję kostki efektowe. No to na przykład właśnie zrobiłem tak, że no dobra, mam clean, mam sam w piecu. No, a żeby sobie pograć na przesterze, to musiałem sobie go dokupić. Ale na przykład do cleana teraz mogę dokupić sobie chorus. Oj, jak brzmi. No dobra, kwestia wzmacniaczy. Oczywiście takie małe kombiaczki nie nadają się, broń Boże, na
granie prób, ponieważ można je zryć im banie, można już na maksa, prawda? Jeśli mam, no chyba, że mamy dwóch gitarzystów, sobie pociśnie, gitara wzmacniacz, powiedzmy o trzech gości sobie pogra, to jest fajne, bo mogą sobie poziom głośności mniej więcej dostosować do konkretnych tych wzmacniaczy, prawda? Żeby no, nie zagłuszać się, nie rozkręcać ich do maksymalnej wartości. Bo teraz druga sprawa jest taka, że jeśli byśmy grali z perkusją jakąś, no i wszyscy natupiają tu perkusję na pieprza, no to musimy podgłośnić, no bo walnięcie w bęben w perkusji to po prostu powoduje, że no już to się dobra, dup, prawda? No to teraz kurczę, no to muszę podgłośnić, zwiększyć głośność w piecu, żeby w ogóle usłyszeć siebie. W każdym razie do ćwiczeń domowych komba między powiedzmy 15, 20, powiedzmy no od 10 do 20, 30 W są ok. Pamiętajcie o tym, dwa kanały, żeby był czysty, przesterowany. Czasem jest reverb, czyli pogłos taki wmontowany we wzmacniaczach. Lub wersję to, co pokazywałem z efektami. No i właściwie można powiedzieć, że na tym się sprawa kończy, aczkolwiek zostają jeszcze takie rzeczy jak na przykład piórka, bardzo ważna rzecz. No, jeden z muzyków, nie pamiętam który, czy Slash, czy jakiś inny, zapytany bez czego nie zagrałby koncertu, to powiedział właśnie, że bez piórka, no bo z drugiej strony, zwróćcie uwagę, dobra, cisnę jakieś masakryzmy jakieś różne, prawda, piórkiem, no to bez piórka, czym to będę grać, jęzorem? No nie da się, palcami samymi tak no nie za bardzo, więc właściwie piórko jest bardzo ważne. To jest koszt między, nie wiem, złoty 50 a 2 złote, 3 złote. Ja polecam wszystkim na sam początek, żeby się przyzwyczaili do grania, jeśli chodzi o pojedyncze dźwięki, piórko, Dunlop Tortex 1 mm, to 1 mm. To jest bardzo fajne piórko, fajny materiał. No 1 mm to jest akurat ok, bo takie cienkie, na przykład nie wiem, 0,5 mm to są takie pióreczko, które bardzo łatwo zgiąć w palcach i do pojedynczych dźwięków średnio się nadaje, aczkolwiek do grania akordami jest dosyć fajny. No i ostatnia rzecz, co właściwie można było powiedzieć z takiego arsenału, no przedostatnia rzecz. Nie, jeszcze byłyby dwie. Czekajcie, dobra, pasek. No to pasków mamy od groma i trochę. Ważne, żeby był dosyć stosunkowo szeroki. Akurat ten pasek firmy Morenzo, który po prostu ja uwielbiam. Są to paski skórzane, zarąbiste, naprawdę rewelacyjne. Tutaj na przykład skóra z aligatora. Po prostu są super. Ważna jest tak, szerokość, tak jak tutaj widzicie, szerokość. Ważna jest też regulacja, żeby można było wyregulować ten pasek. Aczkolwiek oczywiście są też paski za 15 zł. Które można kupić bez problemu i też są zaczepiane, prawda, na te zaczepy. Tutaj jest elegancko. Kolejna rzecz, no to jest pokrowiec, prawda, pokrowce, no to też mamy od groma i trochę. Najważniejsze, żeby nie kupować worów takich po prostu bez pianki, bo to mamy wór, który no niewiele chroni bardziej przed kurzem niż jakimiś warunkami takimi w sensie fizycznymi, jakimś, nie wiem, atakiem, ktoś z nożem atakuje, no to i tak porysuje gitarę, nie? Ważne są takie pokrowce, żeby na przykład miało piankę 10 mm, czyli 1 cm. To jest bardzo fajne. No i takie pokrowce nie są drogie, mają, nie wiem, stówkę kosztują, powiedzmy. Są oczywiście też case'y. Coś powiedzmy w stylu, jak tutaj stoi, prawda? Case. Solidny jak skurczybyk, można w to walić i nic mu się nie stanie. Ja na koncerty biorę gitarę właściwie prawie zawsze w case, no bo po prostu to jest bardzo niebezpieczne. No aczkolwiek no, jak idziemy gdzieś na lekcję nauczyciela, czy gdzieś bawimy się, no to bierzemy, prawda, taki pokrowiec, chyba że no z case'em, już panujemy z case'em, nie? Ale z pokrowcem takim jak ten, dużo kieszonek, uchwyty na ramiona, uchwyt na rękę, można sobie wziąć gitarę, jest super. Kolejna rzecz to są strojki. No strojków mamy od groma i trochę też, tak samo jak zresztą wszystkiego. Bardzo popularne są strojki, akurat teraz nie mogę wam pokazać, bo tutaj nie mam po prostu, być może mam. Nie mam tu po prostu. Są strojki takie na klipsie, że mamy taki klips, dajemy tu cyk i włączamy go i sobie stroimy. Druga opcja to jest taki strojek, jeśli chodzi o gitarę elektryczną, którą po prostu podłączamy kablem. Tak jak na przykład ja tutaj mam, znowu wezmę telefon i pokażę.
O, ten strojek tutaj. O, taki. Podłączamy gitarkę. Wszystko jest elegancko. Stroimy dźwięk. Powiedzmy, podajemy go. On pokazuje. Dostrajamy sobie, jest elegancko. Jak chcemy grać, robimy tak i gramy, prawda? Więc właściwie to jest dobra opcja. Aczkolwiek gdybym ja miał wybierać... Wow, opadam. Ludzie, opadam. Gdybym ja miał wybierać, to ja bym wybrał stroik taki właśnie na kabel, ponieważ tu już wam nic nie przeszkadza podczas strojenia. Ani jakieś ryki, ani wrzaski, ani krzyki. Bo tutaj jak zauważyłem na przykład na próbie nieraz, na klipsie mam, zakładam tutaj sobie stroik, to jak na przykład basista u mnie gra w zespole tym, Serpent Wings, to jak basista gra, to po prostu strojek troszeczkę wariuje, on odbiera w ogóle wtedy drgami cała gitara. No już nie mówiąc o tym, że są takie strojki, które mają mikrofon, prawda, w telefonach, no nie ma innej opcji, w telefonach właśnie są takie, że stroimy na mikrofon, po prostu zapodajemy dźwięk i on ten telefon go sobie słucha i tam podaje, jaki to jest dźwięk. No to jest najbardziej podatne na cokolwiek. No mówiłbym, to już by zepsuło całą zabawę. Więc to są takie podstawowe rzeczy, które powiedziałem tutaj w tych trzech filmach, zależy jakie wrzucę, ale no myślę, że to trzy filmy są, będą. Następne filmy będą też właśnie takie dla osób zupełnie początkujących, jeśli chodzi o naukę gry. No w ogóle takie podstawy, jak już coś zagrać, jak już rąbać jakieś utworki, jakieś bajery. Dobra, ja kończę, zmywam się, a wy oglądajcie następne filmy. Tam gdzieś są te listy bodajże, prawda, tych utworów i tych bajerów różnych z moich filmów. Tam jest dużo też poradników wszelkiej maści, moich też, prawda, odnośnie, nie wiem, strojenia, rodzajów tunerów, rodzajów wzmacniaczy. Zresztą te wszystkie gitary, instrumenty, piece, o których mówię, to ja też właściwie je testowałem, więc możecie sobie je bez problemu posłuchać i obadać, jak one brzmią. Więc ja się zmywam, a wy sobie oglądajcie dalsze filmy. Papatki, to mówił dla was Wojtas, Wojtałkę z rockday.pl. Papatki.